Ze stanowiska komentatorskiego witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Witamy Państwa. Przed nami, miejmy nadzieję, fantastyczny mecz. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Zagrają w ustawieniu 4-3-3, szeroko z przodu, z wysuniętym napastnikiem i dobrymi skrzydłowymi. Przyjrzyjmy się ustawieniu zespołu gości. Zagrają ofensywnym wariantem 3-4-3 z trzema napastnikami i tylko trzema obrońcami. Gra rozpoczęta. Mam nadzieję na emocje. No, będzie gol. No, wyręczył teraz bramkarza znakomicie. Minęła linię końcową i grę wznowi bramkarz. Źle zagrana piłka i jest aut dla przeciwnika. Przejmuje piłkę na skrzydle. Dobra wymiana podań. Ależ no strzela! Minimalnie niecelnie. Piłkę przejmują rywale. Podanie w pole karne. Niedokładne dogranie i piłka w posiadaniu obrony. Szymon Skrzypczak. Oddaje strzał. No tak strzelając kolego, no pomyśl może o zmianie zawodu. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Obronił, ale piłka na boisku.
Będzie wyrzut z autu pod polem karnym rywala. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Przejęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja. Szymon Skrzypczak. Koniec pierwszej części spotkania, remis bezbramkowy. No nie jest raczej zadowolony ze swojej gry w pierwszej połowie. Remisowa pierwsza połowa, nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. Musi się lepiej postarać w drugiej połowie, o ile trener w ogóle na nią go wypuści. Zapraszam na drugą połowę. Będzie strzelał, ależ pięknie, cudownie, kapitalnie. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Otwarcie w tym meczu 1-0. Brawo, ładnie odebrał. Nie dał sobie odebrać piłki ślizgiem, ładnie podskoczył. Czekają nas zmiany, ciekawe jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien ją ożywić. Wygrany ten pojedynek 1-1. I za chwilę rozpoczniemy od bramki. Marny występ tego zawodnika, nie błysnął dzisiaj. Wydaje się, że miał wyjątkowo zły dzień. Miejmy nadzieję, że do kolejnego spotkania zdąży się otrząsnąć. Faul, gwizdek sędziego. Jaka będzie kara? Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Poza boiskiem i oto rzut rożny. Piłka nie dociera do adresata. Kiepska centra.
Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Będą zmiany, zobaczymy, czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Dobra wrzutka w pole karne, może być groźnie. Piłka w bramce i mamy wyrównanie. Ależ kapitalnie wprowadził się do gry. Zdążył pojawić się na boisku i już jest gol w jego wykonaniu. Takie strzały są praktycznie nie do obrony. Minimalnie pod poprzeczką. Bramkarz był w zasadzie bezradny. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Trzech zawodników zdecydował się zmienić trener. Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Po tym zagraniu gra będzie wznowiona przez bramkarza. A więc mamy zmianę. To była okazja, w ostatniej chwili przejął piłkę. Nie udało się rywalowi wykorzystać tej akcji do końca. Kapitalny przechwyt. Dobrze, do przodu. Koniec regulaminowego czasu gry. Remis.